Witam serdecznie na kolejnym wywiadzie z cyklu WarNews.pl oraz Zła Ambasada. Dziś naszym gościem będzie Maciej Jarocki, pracownik jednej z firm zbrojeniowych. Witam cię serdecznie, Maćku. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Witam serdecznie. Maćku, pierwsze dni stycznia to niewątpliwie dobre wiadomości dla strony ukraińskiej. Wiele państw sojuszniczych Ukrainy ogłosiło dość duże wsparcie. Jest to jeden z większych pakietów pomocy. Przypomnijmy, że Amerykanie dostarczą w najbliższym czasie wozy Bradley, kolejne armatohaubice. Francuzi dostarczą AMX-y 10RC, a Włosi zastanawiają się nad przekazaniem kolejnych pakietów wsparcia obrony powietrznej. Maćku, są różne kwestie dotyczące tego, skąd tak duża pomoc dla Ukraińców. Część komentatorów mówi, że wsparcie Ukrainy w tak dużym zakresie wiąże się z problemami Ukraińców. Zainspirowałeś nas do tego wywiadu swoją nitką. Chcielibyśmy poznać twoje zdanie na temat tego, dlaczego styczeń przyniósł tak duże wsparcie dla Ukraińców. Od czego by tu zacząć? Warto byłoby zwrócić uwagę na dwa aspekty. Pierwsza rzecz jest taka, że owszem, są pewne obiektywne problemy, z jakimi mierzy się strona ukraińska, natomiast interpretacja tak wielkich dostaw sprzętu dla Ukrainy jest łatwiej ją zinterpretować jako oznaka wiary w zdolności ukraińskie do osiągnięcia nie tylko remisu, tylko rzeczywiście pożądanego rezultatu w starciach wojennych. I jeśli spojrzymy historycznie na różne przypadki pomocy, i tu mówimy zarówno o takich bardzo starych przypadkach jak Lend-Lease do Związku Radzieckiego, ale również jak pomoc zbrojeniowa dla Wietnamu Południowego, czy do Afganistanu, czy do Kurdów, skala pomocy zwykle jest mocno skorelowana z wiarą amerykańską w tego, czy rzeczywiście sojusznik jest w stanie ten sprzęt wykorzystać. I jeśli jest ta wiara się chwieje, to wsparcie albo przestaje rosnąć, albo wręcz zamiera. I to szczególnie można pokazać na przykładzie Afganistanu właśnie i Wietnamu Południowego. Tam są różne aspekty. Natomiast jeśli by iść tymi analogiami historycznymi, te dostawy sugerują bardzo dużą wiarę amerykańską w siły zbrojne Ukrainy, że oni rzeczywiście będą w stanie wykorzystać ten sprzęt. Maćku, a co zatem ze stroną niemiecką, bo tu jednak cały czas jak obserwujemy jednak jakby taką blokadę. Dzisiaj pojawił się sondaż, że 49% Niemców nie popiera dostaw ich wozów piechoty. Czy strona amerykańska pozwoli sobie na większe naciski, przynajmniej tak jakby to wygląda, jakby to z patriotami, czy z kolei z IRIS-T jednak Niemcy odblokują się na tą pomoc? Skąd wiara w zwycięstwo ze strony amerykańskiej, a skąd takie działania, bym powiedział, lekko blokujące co niektóre dostawy ze strony Niemiec? Okej, to teraz będzie trochę kontrowersyjnie, ponieważ troszeczkę zagram adwokata diabła. Na pomoc niemiecką do Ukrainy trzeba patrzeć jednak w pewnym kontekście tego, że Niemcy, po pierwsze, nie mają dużych rezerw sprzętowych i pojawiają się teraz dwa sprzeczne cele, jakie Niemcy mogą sobie postawić, jeśli chodzi o ogólnie flankę wschodnią, tak to określę. Po pierwsze, według mnie Niemcy też uważają, że w tym momencie dobrze byłoby wesprzeć Ukrainę z różnych przyczyn, ale też, i tu jest duży problem, Niemcy chciałyby, żeby ich Bundeswehra w najbliższych latach mogła autentycznie wesprzeć flankę wschodnią. I to jest z różnych przyczyn, czy to prestiżowych, czy to chcą się pokazać jako lidera w Europie. Fakty są takie. Niemcy przyjęły olbrzymi dodatkowe środki na armię i jeden z takich projektów tyczących się właśnie podniesienia Bundeswehry z gruzów jest projekt tak zwanej Dywizji 2027. Plan jest taki,
że Niemcy chciałyby, żeby do 2023 roku, czyli do tego roku, do końca tego roku, żeby Bundeswehr mogła wystawić w pełni gotową, w pełni kompletowaną brygadę do Very High Readiness Joint Task, do NATO. Pełną brygadę. A do 2027 chcą wystawić pełną, zmodernizowaną dywizję zmechanizowaną, a do 2031 roku chcą, żeby wszystkie ich trzy dywizje zmechanizowane były w pełni gotowe. I tu pojawia się problem, ponieważ jeśli Niemcy by zaczęłyby przekazywać Leopardy, zwłaszcza te nowsze, no to osiągnięcie tych celów, żeby ich brygady czy dywizje mogły być w pełni gotowe do uczestnictwa aktywnego w obronie NATO, to są dwa sprzeczne cele po prostu. I oczywiście z perspektywy polskiej może być tak, że my możemy wierzyć, że my nie potrzebujemy tej brygady niemieckiej, że to jest niepotrzebne, że lepiej, że niech Niemcy wyślą te Leopardy na Ukrainę. I to z naszej perspektywy może tak być. Ale na przykład z perspektywy Litwy, Łotwy czy Estonii, państw bałtyckich, które są bardzo zagrożone i które widziałyby, żeby Niemcy rzeczywiście miały siłę bojową, żeby móc im przyjść z pomocą, przepraszam, przyjść z pomocą, mogłaby się pojawić myśl, że może to nie jest taki zły pomysł, żeby Niemcy jednak nie wysyłały tych Leopardów na Ukrainę, tylko żeby szybciej przywróciły swoje zdolności bojowe, żeby autentycznie ta pomoc niemiecka na wschodniej flance była bardziej wiarygodna. To była uwaga, jeśli chodzi o bycie adwokatem diabła. A teraz clue, bo to jest największy problem z tymi wszystkimi planami niemieckimi. Największym problemem z Niemcami nie jest obecnie taki, że nie chcą wysłać wsparcia, ponieważ obiektywnie rzecz biorąc, Niemcy mogą mieć powody, żeby tego wsparcia nie wysłać, no bo właśnie nie chcą sobie kompletnie zniszczyć gotowości bojowych swoich brygad, które właśnie by się przydały w obronie wschodniej flanki NATO. Problem polega na tym, że nie ma zamówień. Przydałoby się znacząco zwiększyć produkcję wojskową, Leopardów, PUM, generalnie całego ciężkiego sprzętu dla dywizji zmechanizowanych. I to jest problem nie tylko jeśli chodzi o Niemcy, ponieważ przyspieszona produkcja niemieckiego sprzętu pozwoliłaby wysyłać wsparcie wojskowe dla Ukrainy, nie tylko właśnie z kierunku niemieckiego. Jest taki przykład. Chorwacja ma flotę czołgów M84. To są zmodernizowane T-72, jugosłowiańskie czołgi. I kwestia jest taka, że rząd Chorwacji był zainteresowany, żeby je wymienić. No i Leopardy są tutaj bardzo dobrym kandydatem. No i domyślnie, jeśli by Chorwacja wymieniłaby czołgi M84 na Leopardy, no to czołgi M84 można byłoby wysłać na Ukrainę. Już tutaj wiem, że tutaj można powiedzieć, że ten oryginalny pomysł, żeby Chorwacja kupiła Leopardy, tam nie wypalił. Jeśli dobrze pamiętam, wina była po stronie chorwackiej, po prostu kwestie budżetowe. Natomiast kluczem jest to, że dużo państw w Europie mogłoby wysłać tego sprzętu na Ukrainę więcej, gdyby był większy potencjał do wymiany swoich flust czołgów. I do tego potrzeba zamówień. Czyli potrzeba po prostu, żeby Niemcy sypnęły mnóstwo milionów, jeśli nie miliardów euro do posunięcia do KMW. Maćku, ale to nie jest... Tu się nie dzieje. Maćku, to nie jest tak, bo chyba nawet u ciebie na profilu, a na pewno na kilku portalach branżowych czytałem, że ten wzrost jednak ilości sprzedanej broni przez zbrojeniówkę niemiecką z roku na rok rośnie. Tam w tym roku to chyba był nawet jakiś rekord, z tego co pamiętam, ponad 9 miliardów euro. Czyli my nie możemy sobie teraz tak, jak to się mówi, dla przeciętnego człowieka pomyśleć, że ten przemysł zbrojeniowy niemiecki jednak działa dość prężnie, no bo jest jednym z największych w Europie. Pamiętajmy, że chyba Egipt przewodzi w tym zakupie broni z Niemiec. Skąd to takie...
Chciałbym Ciebie zapytać, z jednej strony chęć wysłania sprzętu przez na przykład Grecję, przez na przykład wspomnianą przez Ciebie Chorwację. Bardziej mnie interesuje ten proces, dlaczego Niemcy bezpośrednio jakby nie wysyłają tego ciężkiego sprzętu, tylko choćby nawet w postaci to, co dzisiaj Grecja zadeklarowała, że jest w stanie odłożyć chęć przyjęcia, czyli odłożyć przyjęcie tych swoich marderów w szereg swoich sił zbrojnych na poczet właśnie Ukrainy. Bardziej mnie ten proces interesuje. Skąd to, czemu Niemcy się wzbraniają na przykład w bezpośrednim przekazaniu tego sprzętu, tylko właśnie za pośrednictwem państw trzecich? No to kwestia jest pierwsza. Już wspomniałem, że istnieje ten problem z tym, że proces odbudowy Bundeswehry będzie troszkę przesyłanie dużej ilości ciężkiego sprzętu utrudni proces odbudowy potencjału Bundeswehry. To jest jeden aspekt. Drugi, i to jest już trochę bardziej cyniczny aspekt, Niemcy po prostu się nie wychylają w kontekście pomocy. Konkretnie po prostu nie wychodzą przed szereg. Próbują wysyłać mniej więcej takie wsparcie, jakie proszą ich nie państwa takie jak Polska, tylko bardziej takie jak Stany Zjednoczone. Bo jeśli można zwrócić uwagę na pewien aspekt polityki obecnego rządu niemieckiego, Olafa Scholza, to że w kwestiach deklaratywnych dyplomacji Olaf Scholz bardzo próbuje się tutaj przymilać przede wszystkim właśnie do prezydencji amerykańskiej i przede wszystkim jeśli Amerykanie już do czegoś dążą, to wtedy Niemcy się do nich dołączają. I tutaj problem polega na tym, że czasami po prostu to Stany Zjednoczone mogą być tą częścią, która nie chce jeszcze wysyłać takiej ilości sprzętu z różnych przyczyn. Tutaj można byłoby opowiadać o wielu kontrowersjach, na przykład takich, dlaczego Stany Zjednoczone, które mają mnóstwo skorup, mniej lub bardziej tych zakonserwowanych Abramsów, dlaczego Amerykanie nie wyślą Abramsów na Ukrainę? I tutaj też są różne problemy i te problemy obiektywnie istnieją i po prostu nie można tak po prostu narzekać, o czemu nie wysyłają, tylko no, trzeba po prostu podejść do tematu racjonalnie. Po prostu trzeba zrobić tyle najlepiej, ile się po prostu da. Czyli Maćku, ja się w 100% tutaj z Tobą zgadzam, bo często w komentarzach pojawiają się informacje, dlaczego Ukraina do tej pory nie otrzymała nowoczesnych czołgów czy nowoczesnego sprzętu. My zawsze odpowiadamy, że Ukraińcom prościej jest przecież obsługiwać sprzęt poradziecki, z którym mieli już kiedyś do czynienia. I to jest tak, no przecież sama taka amerykańska polityka i te ostatnie stwierdzenia wskazują, że będą się skupiać na modernizacji poprzez państwa trzecie sprzętu z czasów zimnej wojny, sprzętu poradzieckiego, no bo niewątpliwie skraca to proces szkolenia i tyle, więc tu jasno trzeba powiedzieć wszystkim i naszym słuchaczom, naszym widzom i obserwującym, że no to jest też głównie wyznacznik tego, dlaczego te czołgi nie trafiają na Ukrainę. Maćku, a kolejne zatem pytanie, które się też często pojawia i dostaliśmy kilka wiadomości, żeby o to też zapytać. Co według Ciebie, jak oceniasz postawę polską? Czy my dzisiaj tak naprawdę zyskujemy poprzez wysyłanie sprzętu na Ukrainie, otrzymując nowsze uzbrojenie, czy jednak tak jak wybuchła dyskusja choćby wczoraj jeszcze przed konferencją premiera Morawieckiego i premiera Błaszczaka, o której dużo osób mówiło, że prawdopodobnie zostanie ogłoszona chęć wysłania Leopardów. Polska na dzień dzisiejszy się rozbraja, czy jednak od lutego wzmocniła swoją obronność? Pierwsza kwestia, to trzeba zwrócić uwagę, że troszeczkę trzeba jakby unikać paniki, bo pojawiło się wysyłamy Leopardy, ale to wysyłamy Leopardy to jest po kropeczce jest napisane w koalicji z innymi i prawdopodobnie oznacza to jakąś bardzo symboliczną ilość leopardów, ponieważ po prostu nie jesteśmy w stanie
wysyłać więcej, ponieważ to są po prostu kluczowe czołgi dla naszych jednostek. Już, i zwłaszcza dla nas jako państwa frontowego, nie możemy się aż tak bardzo zaangażować. Natomiast czy zyskujemy, czy tracimy? W kontekście tego, że wymieniamy sprzęt, że sprzęt stary, który i tak prędzej czy później trzeba byłoby go posłać albo na żyletki, albo spróbować go wcisnąć, nie wiem, do państw afrykańskich, generalnie by się zmarnował, wykonuje bardzo pożyteczną pracę, zmniejszając potencjał wojskowy Federacji Rosyjskiej, a utrzymujemy za to czołgi, które są po prostu obiektywnie, na elementarnym poziomie, są lepsze od tego, co mamy obecnie. Natomiast dużym problemem, i o tym tam dużo mówi pan pułkownik Lewandowski, ale też pojawiają się takie głosy, że to jest też olbrzymie wyzwanie w kontekście logistyki. Przychodzą do nas nowe czołgi, to zwłaszcza dotyczy Abramsów, i trzeba będzie stworzyć dla nich centrum serwisowe. To jest w ogóle temat rzeka w kontekście, na przykład, dlaczego właśnie Amerykanie nie wysyłają Abramsów na Ukrainę. Amerykanie mają długie doświadczenie z tym, że wysyłają do innych armii sprzęt i potem co się z tym sprzętem dzieje. Jak tam je obsługują, jaki jest maintenance tych pojazdów tam, i zarówno Abramsów, jak i innych pojazdów amerykańskich. I doświadczenie amerykańskie dotychczas było dosyć negatywne. Tutaj jest kilka przykładów. Na przykład Abramsy dla Iraku. Kurdom wysłano MRAPy i Humvee. Oczywiście też była cała tutaj różna gama sprzętu, jaką wysłano do Afganistanu. I niestety wniosek z wszystkich trzech tych przypadków był taki, że jeśli nie ma amerykańskich ekspertów na miejscu, amerykańskiej obsługi, która ogarnie technicznie ten sprzęt, to lokalne centra serwisowe z częściami, czy mają problem z częściami, czy nie, to mają bardzo duży problem, żeby utrzymać te wszystkie pojazdy na chodzie. I tutaj jest oczywiście strach, dlaczego te Abramsy nie ma na Ukrainie, ponieważ to jest moja teoria. USA się boi, że okej, okay, Abramsy zostałyby wysłane na Ukrainę i nawet by się radziły sobie bojowo, tylko że one potem zaczęłyby po prostu padać i nie byłoby komu je naprawić. Na Ukrainie nie wyślesz, nie zrobisz centrum serwisowego dla Abramsów, bo nie wyślesz tam amerykańskiej obsługi. I nie wspomnę już, jaki to byłby doskonały cel dla rosyjskich rakiet strategicznych. Więc druga najlepsza rzecz, jaką technicznie można by zrobić, to centrum serwisowe w jakimś państwie frontowym dla Abramsów. I tutaj troszeczkę wchodzi do gry Polska, bo zostało podpisane memorandum między PGZ a Honeymoon o tym właśnie, że wyrażamy bardzo duże zainteresowanie tym, żeby ten serwis Abramsów w Polsce był możliwie jak najszerszy. To jest ważne nie tylko dla nas, ponieważ, i tu jest moja taka teoria, taka mała prognoza, nie wiem, czy Amerykanie kiedyś nie chcieliby wysłać Abramsów na Ukrainę. Ale będzie jeden ważny znak, zanim je wyślą. Uważam, że nie wyślą ich, zanim nie powstanie porządnie działające centrum serwisowe w jednym z najbliższych państw frontowych, czyli to będzie Polska. Po prostu musi coś być w tym kontekście. Maćku, życzymy zatem Ukraińcom jak najszybciej otrzymania jak najnowocześniejszego sprzętu, ale na koniec jeszcze chciałbym cię dopytać o jedną kwestię, bo mówiłeś o centrum serwisowym. Jakiś czas temu pojawiło się w mediach dużo informacji o zamieszaniu co do naprawy i serwisu niemieckich armatohaubic, pancerhaubice 2000. Czy ty masz jakieś informacje, jak to wyglądało w Polsce? Bo z tego, co słyszeliśmy, tego zamieszania co do powstania tego centrum w Polsce też było sporo. Okej, okay. Powiem wprost. Nie wiem nic poza tymi informacjami, które się nieco pojawiły w internecie. I tutaj teorie były różne. No jedne były oczywiście takie, że to jest dalsze jakby rozwinięcie wojny polsko-niemieckiej o wszystko, że po prostu musieliśmy się o to jakoś pokłócić.
że to w tym kontekście, że to jest wina po stronie polskiej. Była też teoria, że to żądania niemieckie były nieracjonalne. Z mojej perspektywy wydaje mi się, że to trochę jest konflikt o pietruszkę, ponieważ to nie ma szczególnie moim zdaniem znaczenia, czy to centrum serwisowe dla Panzerhaubitze jest konkretnie na Litwie, w Polsce czy w Niemczech, ponieważ dystanse są tutaj dosyć niewielkie po prostu. Przynajmniej taka jest moja opinia. Liczymy zatem, że ten spór trwający od dłuższego czasu między rządem w Warszawie a Berlinie zostanie złagodzony, choć niewątpliwie przepychanki słowne nadal możemy obserwować. Proszę Państwa, moim i Państwa gościem był dzisiaj Maciej Jarocki. Zanim zakończymy jeszcze naszą rozmowę, odsyłamy Państwa na social media Maćka, gdzie możecie poznać i zapoznać się z wieloma ciekawymi informacjami. Maćku, dziękuję Tobie za poświęcony czas. Byłeś naszym gościem po raz pierwszy. Mam nadzieję, że nie po raz ostatni. Ja również bardzo dziękuję i życzę również bardzo dużo zdrowia. Trzymajcie się. My również życzymy zdrowia. Państwa zachęcamy do subskrypcji i do zapoznania się z naszymi kanałami. Dziękuję bardzo.